Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o szkoleniu z Gerdem Heuschmanem. Pojechałam tam z koniem Etna, własności stajni Iskra, na treningi właśnie z Gerdem. Więc zapraszam Was do oglądania. Szkolenie odbyło się na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych Miłosna w Kwidzynie, czyli niedaleko nas, bo niecałe 30 km dzieli nas odległość od tej stajni, więc grzechem było nie pojechać. Było to moje drugie spotkanie z Gerdem Heuschmanem. Pierwsze było w malutki resort na dole Polski w listopadzie i ja miałam problem wtedy taki, że brakowało przepuszczalności, brakowało akceptacji kontaktu i zdecydowanie mieliśmy problem z zablokowanym grzbietem w odcinku lędziwiowo-krzyżowym, co powodowało brykanie albo uciekanie lub chowanie się za łydkę i brak chęci ruchu naprzód. Wtedy przyjechaliśmy z takim problemem. Gerd nam zadał pracę domową, jak mamy pracować, by odblokować ten grzbiet, by zaakceptowała kontakt. No i tak naprawdę nie mogłam się doczekać tego szkolenia, ponieważ przepracowałam sumiennie te 4 miesiące i chciałam pokazać efekty naszej pracy. Szkolenie odbyło się 7-8 marca, więc jesteśmy świeżo po tym szkoleniu, jeszcze emocje nie opadły. Ja miałam komfort taki, że mogłam 3 dni posłuchać Gerda, ponieważ w poniedziałek też przyjechaliśmy na Miłosną, tylko ja już nie trenowałam, tylko poskakałam sobie troszkę, posłuchałam, jak Gerd jeszcze trenuje innych jeźdźców i chciałabym Was zaprosić do tego, byście zobaczyli, jak te treningi wyglądały. Oczywiście rozgrzewka wyglądała tak jak zawsze. Łapaliśmy za sprzączkę, luźna wodza i kłus roboczy na wprost, czyli dookoła hali. Pracowaliśmy, kłusowaliśmy tak, by Etna rozciągnęła się, by obniżyła szyję i troszkę zaokrągliła ruch i poszerzyła wykrok. Uzyskaliśmy to bardzo szybko, ponieważ przez te 4 miesiące dużo pracowałam nad tym, by Etna sama powracała do właściwej sylwetki i to nam się udało. W pierwszy dzień trenowaliśmy w kłusie ćwiczebnym, jak to Gerd nazywa kłus podhajskiego, czyli w wolnym kłusie ćwiczebnym. Pracowaliśmy na ósemce, by zrównoważyć Etnę, by weszła na kontakt, ale tak, by nie chowała nosa, ponieważ borykamy się też z problemem takim, że Etna fajnie się rozluźnia, obniża szyję, ale chowa nos, czyli chowa poza pion i też właśnie trenowaliśmy, pracowaliśmy tak, by Etna wyciągnęła troszkę nosek do przodu, ale zaokrągliła szyję i została w pożądanej sylwetce. Tutaj też praca była na kole, ustępując od wewnętrznej łydki, ale nie do końca chcieliśmy, żeby ona robiła kroki w bok na kole. Bardziej chodziło o to, by odpowiadała od wewnętrznej łydki, tak, by wyginała się w ciele, nie w szyi, żeby szyja została prosta, a łopatka i tutaj w boku odpuszczała, czyli rozciągała zewnętrzne mięśnie jej ciała. Tak naprawdę tylko 2 razy zagalopowaliśmy, ale skupialiśmy się zupełnie na czym innym i nie brakowało tego galopu na treningu. Wręcz byłam bardzo zadowolona z pracy, którą Gerd mi zaproponował pierwszego dnia, ponieważ to pokazało, jak długą drogę, jak intensywnie przepracowałyśmy te 4 miesiące. Gerd bardzo mnie pochwalił, powiedział, że zrobiła duży postęp i że jest to aż nieprawdopodobne, że w ciągu 4 miesięcy ten koń z diabła zmienił się na konia bardzo jezdnego, chcącego słuchać i czekającego na mnie, na mój dosiad, tak? Bo mieliśmy ogromny problem z tym, by ona czekała na mnie, że jak ja wstrzymywałam dosiad, to ona dalej napierała do przodu lub na odwrót, jeśli ja chciałam, żeby ona szła, to ona się chowała za łydkę i nie podążała ze mną. To się zmieniło i pokazało, jak fajne ćwiczenia, które Gerd proponuje, jakie mogą dać efekty. Drugi dzień szkolenia był dla mnie bardzo, ale to bardzo owocny i intensywny, nie ukrywam. Zmęczyłam się troszkę na tym treningu, bo trenuję tylko albo z Małgosią Morsztyn, albo właśnie tutaj drugi raz dopiero z Gerdem. Więc jest to dla mnie dosyć bardzo taki znaczący moment, w którym może ktoś na mnie spojrzeć, w szczególności szkoleniowiec takiej klasy. No i drugiego dnia pracowaliśmy też w kłusie podhajskiego, czyli w bardzo wolnym kłusie ćwiczebnym i pracowaliśmy na tym, by ona właśnie prawidłowo wpisała się w łuk, czyli praca od wewnętrznej łydki, troszkę ustępowań zrobiliśmy,
pracowaliśmy nad tym, by ona prostowała szyję, a wyginała się w boku. Kolejne ćwiczenie, które Gert mi zaproponował, były zwroty na przodzie i na zadzie. Zwrot na zadzie miał być w ruchu, tak by Etna każdy krok odpowiadała na łydkę, że każdy krok miał być spokojny, zrównoważony, na bardzo lekkim kontakcie. To jest ćwiczenie dla nas bardzo znane, ale pokazuje też to, jak fajnie one wpływa na to, że koń układa się między pomocami jeźdźca. I tak ćwiczyliśmy na dwie strony, potem robiliśmy zagalopowania raz na lewą, raz na prawą nogę, czyli robiliśmy kontrgalop i galop na prawidłową nogę i znów kontrgalop, galop na prawidłową nogę z przejściami, co spowodowało, że Etna absolutnie zaczęła czekać na mnie i nie denerwowała się na początku. Był taki moment, że denerwowała się troszkę, nie chciała mi odpowiedzieć na pomoce wstrzymujące, czyli na półparadę, ale zaraz na drugi raz bardzo szybko się ułożyła, tak jak ja tego oczekiwałam. Potem pracowaliśmy jeszcze na kole, wplataliśmy między te ćwiczenia właśnie kontrgalop i galop na właściwą nogę, wplataliśmy pracę na kole i dawaliśmy jej co chwilę rozciągać się do sprzączki i powolutku nabierałam wodze na kontakt, czyli praca wyglądała tak, że drugi dzień tak naprawdę skupialiśmy się na siadzie, pełnym siadzie, tak, cały czas pracowałam w pełnym siadzie lub w kusie ćwiczebnym, a pierwszego dnia było dużo półsiadu, dużo jazdy takiej właśnie naprzód z przejściami. Wracając do drugiego dnia, praca w galopie, w pełnym siadzie, właśnie też praca od tej wewnętrznej łydki, bo ona bardziej była prowadzona na zewnętrznej wodzy, dała bardzo fajne efekty, ponieważ Etna lubi mi się chować, tak? Ona obniża głowę, ale troszkę fałszuje ten właściwy kontakt, tak? Czyli chowa mi się za wędzidło, niby podąża ładnie z głową w dole, lecz niestety to nie jest to, co byśmy oczekiwali. No i na tym się dużo skupiliśmy. No i efekty były fajne, mam nadzieję, że widzicie różnicę. Gert drugiego dnia kolejny raz podkreślił, że praca, którą zrobiłam z tym koniem, jest wręcz nieprawdopodobna. On zapamiętał ją doskonale, ponieważ na pierwszym szkoleniu dosyć mocno brykała i to w publiczność. Niemalże spadłam, był też taki moment, więc tutaj pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony, ale strony takiej, gdzie pokazaliśmy efekty po prostu swojej pracy, regularnej pracy w rozluźnieniu, wydłużaniu szyi i akceptacji kontaktu. Co mogę więcej powiedzieć o szkoleniu z Gerdem Heuschmanem? Mogę Wam powiedzieć to, że warto się szkolić, warto jeździć do ludzi, którzy mają bardzo dużą wiedzę, ponieważ Gerd jest weterynarzem, praktykiem, jest szkoleniowcem, trenerem i jeździ po całym świecie. I to jest człowiek, który dalej się szkoli też, więc warto go posłuchać, warto z nim porozmawiać, wsiąść na trening, by pokazał nam tak naprawdę, o co chodzi z tą biomechaniką ruchu, i zapewniam Wam, że efekty można naprawdę osiągnąć spektakularne. Ja mogę powiedzieć jedno, że praca z Etną pokazała jego doświadczenie, jego metody działają, tak? Bo ja jeździłam naprawdę tak, jak on mi kazał ją jeździć, tak ją jeździłam. Nie wymagałam więcej ani mniej. Pracowałam w rozluźnieniu, w dodaniach, w skróceniach. Pracowałam na bardzo lekkim kontakcie, by zaakceptowała go. I efekty są takie, że koń stał się absolutnie jezdny. I mamy kolejną pracę domową zadaną, którą z wielką chęcią będę odrabiać, bo następne szkolenie będzie prawdopodobnie w Krakowie, ale na pewno na nie pojadę. Moi drodzy, to tyle na temat szkolenia z Gerdem Heuschmanem. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Mi bardzo się podobały treningi. Mam nadzieję, że Wam to pokazałam. Cieszę się z efektów pracy, cieszę się ze słów, które usłyszałam od Gerda, bo są bardzo budujące i motywujące. Zachęcam Was do tego, byście się szkolili. Jeździcie na szkolenia, słuchajcie mądrzejszych ludzi od siebie, słuchajcie ludzi z doświadczeniem. I też Was zapraszam na to szkolenie właśnie z Gerdem Heuschmanem, bo naprawdę warto. To jest człowiek, który można powiedzieć jest encyklopedią wiedzy i jest bardzo otwartym człowiekiem. Do niego można podejść, porozmawiać, spytać się. On nikogo nie odeśle z kwitkiem. Wręcz odwrotnie. On lubi, jak ludzie się pytają, jak ludzie są głodni wiedzy. Dziękuję Wam za oglądanie. Lajkujcie, piszcie w komentarzach, co myślicie o tym
szkoleniu. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie. Ja z chęcią na nie odpowiem. Pozdrawiam.